W XIX wieku Giovanni Schiaparelli zaobserwował kanały na powierzchni Marsa. Wielu ówczesnych naukowców doszło wtedy do przekonania, że na czerwonej planecie mieszkają inteligentne istoty, które za pomocą kanałów irygacyjnych próbują przetrwać napór pustyni. To powszechne przekonanie o obecności Marsjan utrzymywało się w ludzkiej świadomości przez dużą część XX wieku, co miało wyraz choćby w literaturze i słynnej panice po wyemitowaniu radiowej adaptacji Wojny Światów, kiedy słuchacze naprawdę uwierzyli w inwazję najeźdźców z Marsa. Fascynacji czerwoną planetą i możliwością istnienia na niej życia nie zmąciły nawet kolejne misje sond marsjańskich, które ukazywały Marsa jako niegościnny, martwy świat. Z tych wszystkich powodów, kiedy ludzie postawili stopę na Księżycu, Mars stał się kolejnym naturalnym celem dalszej eksploracji. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w ZSRR powstawały koncepcje załogowej wyprawy na sąsiada Ziemi. Ale dzisiaj skoncentrujemy się na tym, jak Amerykanie chcieli podbić czerwoną planetę za pomocą planu Wernera von Brauna. Sturmbannführer Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, najbardziej znany naukowiec stojący za sukcesem NASA i programu Apollo, nigdy nie ukrywał, że lot na Księżyc nie jest szczytem jego ambicji. Już w 1948 roku opublikował pierwsze założenia misji marsjańskiej, które przerodziły się w plan ekspedycji z 1952 roku i plan ekspedycji z 1956 roku. W sierpniu 1969 roku przedstawił wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych ostateczną wersję załogowej misji na Marsa. Pierwszy etap misji miał polegać na pracach przygotowawczych, które miały potrwać ponad 10 lat. W trakcie tego czasu miała powstać stacja kosmiczna na orbicie Ziemi oraz stacja księżycowa na powierzchni Srebrnego Globu. Stacja orbitalna na ziemskiej orbicie miała pochodzić z programów zastosowania Apollo, o których mówiłem w pierwszym odcinku. Można zatem założyć, że ostatecznie przypominałaby wystrzelony w latach 70. Skylab. Załoga i sprzęty miały być transportowane na stację za pomocą kosmicznych samolotów. Ta nazwa i sama koncepcja wyewoluowała później w promy kosmiczne. Natomiast koniem pociągowym, który miał zapewnić logistykę i transport pomiędzy stacją orbitalną i Księżycem, był inny typ promu zasilany paliwem nuklearnym, zwany Reusable Nuclear Shuttle, co w tłumaczeniu oznacza prom nuklearny wielokrotnego użytku. Koncepcje nuklearnego silnika działającego w przestrzeni kosmicznej pojawiały się już w NASA w ciągu całych lat 60., począwszy od rakiety Rover po silnik Nerva 2, którego projektem NASA dysponowała w roku 69. Nerva 2 mógł wyprodukować 399,5 kN ciągu, podczas gdy dla porównania silnik J2 znajdujący się w drugim stopniu Saturna 5 miał 486,2 kN, ale znacznie mniejszą wydajność, a to oznacza, że dla uzyskania maksymalnego ciągu trzeba było użyć proporcjonalnie o wiele więcej paliwa niż w przypadku silnika nuklearnego. Prom nuklearny miał być z założenia prostym statkiem. Jeden duży zbiornik zawierający ciekły wodór i silnik Nerva 2 z jednego końca, a na drugim końcu moduł dokowania, do którego można było przyłączyć wiele różnych platform. Nerva 2 był zaprojektowany do odbycia 10 podróży na Księżyc i z powrotem, zanim powtórne użycie silnika stałoby się zbyt ryzykowne. Poważnym problemem tego projektu było jednak zapewnienie odpowiedniej osłony radiacyjnej dla astronautów. Ponieważ taka osłona jest bardzo ciężka, zdecydowano się, że główny ciężar tarczy weźmie na siebie zbiornik z ciekłym wodorem. To oznaczało, że astronauci absolutnie nie mogli zbliżać się do promu od strony silnika, a nawet od strony burt. Podchodzenie do cumowania zawsze musiało nastąpić od strony modułu dowodzenia, żeby uniknąć śmiertelnej dawki promieniowania. Trzecim elementem miała być stacja na powierzchni Księżyca. Zamierzano ją zbudować poprzez użycie bezzałogowego Saturna 5 do umieszczenia na powierzchni Srebrnego Globu modułu dowodzenia Apollo. Drugi Saturn 5 miał przybyć wraz z 3 astronautami, zmodyfikowanym modułem dowodzenia oraz lądownikiem. Dwuosobowa załoga stacji kosmicznej miała pozostać na Księżycu przez ponad 200 dni, mając do dyspozycji łazik księżycowy,
a także rodzaj księżycowego samolotu, który swoją budową i działaniem przypominał trochę Manned Maneuvering Unit, urządzenie używane przez załogi wahadłowców kosmicznych do poruszania się w przestrzeni kosmicznej bez połączenia astronauty z wahadłowcem za pomocą specjalnej pępowiny. Misja marsjańska miała się zacząć 12 listopada 1981 roku poprzez start dwóch statków z orbity okołoziemskiej w kierunku czerwonej planety. Każdy ze statków składał się z trzech zmontowanych ze sobą promów nuklearnych oraz statku marsjańskiego składającego się z modułu misji, w którym znajdował się habitat i moduł lądownika. Boczne promy miały rozpędzić statek, po czym odłączyć się od niego i powrócić na ziemską orbitę w celu powtórnego wykorzystania. W tym miejscu pewnie zastanawiacie się, po co startowały dwa identyczne statki. Misję zaprojektowano w taki sposób, ponieważ drugi statek marsjański miał służyć jako szalupa ratunkowa w razie gdyby coś stało się ze statkiem, którym lecieli astronauci. Po przybyciu na miejsce statek miał wejść na orbitę eliptyczną wokół Marsa, a załoga miała zrzucić specjalny automatyczny lądownik, który miał potwierdzić, że lądowanie będzie bezpieczne. Dopiero wtedy sześciu astronautów miało zejść na powierzchnię planety w dwóch lądownikach, w każdym po trzech astronautów. Natomiast kolejna szóstka miała pozostać na pokładzie statku orbitalnego. Lądowniki, nazwane MEM, Mars Excursion Module, przypominały z wyglądu przerośnięty moduł dowodzenia Apollo. Po wejściu w atmosferę rozpoczynało się hamowanie za pomocą kombinacji spadochronów i rakiet hamujących, podobnych trochę do tych stosowanych w rosyjskich pojazdach kosmicznych. MEM zapewniał zapasy dla załogi na 60 dni pobytu na Marsie. Po zakończeniu wszystkich badań jego górny stopień miał zostać wystrzelony wraz z powracającą załogą na orbitę, po czym miał zadokować do pojazdu orbitalnego. Co ciekawe, trajektoria powrotu na Ziemię zabierała astronautów na przelot koło Wenus, który miał nastąpić 12 lutego 1983 roku, a w trakcie tego spotkania załoga miała zrzucić na sąsiadkę Ziemi cztery specjalne sondy. Marsjańska ekspedycja miała powrócić na Ziemię 28 października 1982 roku, dokładnie po 640 dniach od startu. Po powrocie astronauci mieli odbyć kwarantannę na stacji orbitalnej, a następnie być zabrani na Ziemię za pomocą wahadłowca, wtedy ciągle nazwanego kosmicznym samolotem. Kolejne ekspedycje miały zostać wysłane na Czerwoną Planetę w 83, 86 i 88 roku. Von Braun zakładał, że do połowy 89 roku na Marsie uda się założyć 50-osobową bazę. Dlaczego zatem plan nie został zrealizowany? Oczywiście wszystko rozbiło się o koszty. Cały plan miał kosztować 7 do 10 miliardów dolarów rocznie. Tymczasem amerykańska administracja, zarówno demokraci, jak i republikanie, w drugiej połowie lat 60. zdecydowanie ograniczali środki przyznawane NASA na eksplorację kosmosu. Kulminacją tych działań było skasowanie programu Apollo, przewidującego jeszcze 3 loty na Księżyc, które nigdy nie zostały zrealizowane. Spadało także poparcie społeczne dla dalszej kosztownej eksploracji kosmosu. Ostatecznie wyścig z ZSRR został wygrany przez nokaut, a zdjęcia przesłane przez sondy Mariner 4, 6 i 7 bardzo pechowo pochodziły z najbardziej niegościnnych zakątków Marsa i ukazywały go jako martwy i nieciekawy świat. Był to wyjątkowy pech, bo gdyby sondy przeleciały nad północną hemisferą, bardziej podobną do Ziemi, być może zainteresowanie Czerwoną Planetą byłoby większe. Trzeba też przyznać, że sam plan lotu na Marsa był bardzo niebezpieczny. Promy nuklearne stanowiły duże ryzyko dla załogi, a w dodatku dopiero odkrywano właściwości fizyczne Marsa. Wystarczy wspomnieć, że pierwsze przypuszczenia NASA co do marsjańskiej atmosfery były znacznie zawyżone, nie miała ona 25 milibarów, lecz zaledwie 6, co oznaczałoby, że lądownik rozbiłby się o marsjański grunt, osiągając wcześniej prędkość 900 metrów na sekundę. Dopiero kolejne wersje lądownika starały się rozwiązać jakoś ten problem. Ale pamiętajmy także o szeregu rozbitych amerykańskich sond, które próbowały lądować na Czerwonej Planecie, bo tak naprawdę NASA dopracowała technologię lądowania na Marsie dopiero w XXI stuleciu. Na koniec warto też pamiętać o tym, że ciągle niewiele wiedziano na temat radiacji słonecznej czy długotrwałego przebywania astronautów w stanie nieważkości. Pojawiłyby się zatem problemy analogicznie do tych, jak w przypadku załogowego lotu wokół Wenus, o których mówiłem w pierwszym odcinku. Temat promieniowania kosmicznego i jego wpływu na astronautów lecących na Marsa został bardzo ciekawie omówiony w artykule, który podlinkuję pod opisem tego filmu. Co zatem mogło skłonić Amerykanów do realizacji planu von Brauna? Wydaje się, że jedynie sytuacja, w której ZSRR wygrałby wyścig na Księżyc lub chociażby wylądował po nim niedługo po Amerykanach. Gdyby technologia Rosjan w szybkim tempie dogoniła amerykańską, skłoniłoby to zapewne zarówno rząd USA, jak przede wszystkim wojskowych, do poważnego rozważenia rozpoczęcia drugiej rundy wyścigów kosmos. Ponieważ jednak Rosjanie na pewnym etapie całkowicie odpadli z wyścigu na Księżyc, Amerykanie nie czuli już presji, żeby kontynuować tę kosztowną zabawę. Na koniec jeszcze kilka słów dygresji. W popkulturze, jak i w niektórych opracowaniach naukowych, Wernher von Braun jest przedstawiany jako nieskazitelny naukowiec o wspaniałym umyśle.
Nie ukrywam, że takie postawienie sprawy jest delikatnie mówiąc bardzo kontrowersyjne. Von Braun był członkiem SS i to on był pomysłodawcą wykorzystania więźniów obozów koncentracyjnych do produkcji rakiet. Według dostępnych danych przy produkcji rakiet w placówkach zarządzanych przez von Brauna zginęło 25 tysięcy przymusowych robotników. Ze wspomnień tych robotników, którzy przeżyli, wynika, że von Braun osobiście wydawał rozkazy egzekucji więźniów za rzekomy sabotaż i że powinien on stanąć przed Trybunałem Międzynarodowym jako zbrodniarz wojenny. Dlatego mając na uwadze, że Werner von Braun był wybitnym naukowcem, który wiele osiągnął, nie powinniśmy zapominać, że nie była to postać, którą chciałoby się zaprosić do swojego domu. To wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. W kolejnym opowiem natomiast o amerykańskim planie podboju Marsa z lat 90., a więc już po upadku żelaznej kurtyny. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce.